Minister aktywów państwowych odwiedził Radą w czwartek. Konferencję prasową poprzedziło wspólne spotkanie. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, o wykorzystywaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych i w ogóle zasobów Skarbu Państwa, włącznie z możliwym udziałem spółek Skarbu Państwa w różnych naszych radomskich projektach, tak aby tworzyć nowe miejsca pracy, nowe, lepiej płatne miejsca pracy, wykorzystywać te tereny, które są jeszcze do wykorzystania, tam gdzie chcemy tworzyć strefy gospodarcze. I też kilka minut rozmowy o funkcjonowaniu naszego radomskiego lotniska, bo przecież wszyscy mamy świadomość, że spółka LOT w tej chwili wykonuje niewiele, bo niewiele, ale jest znaczącym podmiotem, który wykonuje swoje operacje z naszego lotniska. Jedno z największych w pierwszej dwudziestce, bodajże 14 miasto w Polsce, to jest naprawdę duży potencjał. To są tereny poprzemysłowe, które będziemy rewitalizować. Dzisiaj zmiany w Agencji Restrukturyzacji Przemysłu, rozpisany konkurs na nowy zarząd. To jest bardzo ważne, by mieć partnera również we władzach miasta. Potencjał Radomia to również inwestycja w lotnisko, które nie jest należycie wykorzystywane ze względu na to, że ten potencjał jest dużo, dużo większy i tutaj wielkie pole do popisu dla chociażby spółki LOT, ale to jest również kwestia wykorzystywania środków z funduszy europejskich. Borys Budka zadeklarował pełną współpracę z Radosławem Witkowskim po wygranych przez niego wyborach. Na konferencji prasowej pogratulował również obecnemu włodarzowi miasta tego, że w nowej kadencji Rady Miejskiej będzie miał większość.